Kto to jest przychlast? Przychlast to jest pupilek. No, najczęściej w wielodzietnych rodzinach jest to, tak nazywali ostatniego potomka, który tam zawsze był przy mamusi. To był taki pupilek rodziców, no i nie tylko rodziców, bo i dziadków, i w ogóle otoczenia. Ja, przychlast to jest takie, ojejku, no to jest właśnie taki ktoś, kto tak potrafi złamać nasze serce swoim zachowaniem, potrafi się tak właśnie odpowiednio zachować, umiejętnie, powiedzielibyśmy może Lizus, ale chyba nie do końca Lizus, bo o przychlastach też się mówiło o dzieciach, że to ojciec jest taki mój przychlast, czyli właśnie taki właśnie pupilek, taki, no bo potrafi wejść na kolana, przytulić się, także potrafi nawet w sytuacjach, kiedy jestem takim łobuzem, potrafi właśnie tym swoim później takim zachowaniem milusińskim, cudownym, takim lód na serce, potrafi właśnie być tym przychlastem. Przychlast to jest taka osoba, która lubi się przytulać, lubi się przykleić do kogoś. Czy w polityce lokalnej można być przychlastem? W polityce jak najbardziej może być pupilek. Są pupilki znane w polityce i niejeden pupilek to wykorzystuje w takich właściwie do swoich pejoratywnych celów. Oj, tych przychlastów jest sporo. No to już wtedy byśmy powiedzieli o takim może wazeliniarstwie trochę, to tak jakby szło już w takim kierunku. Nie, to myślę, że jakoś chyba w polityce tego nie odniosłabym tego do polityki, być może, że też takie może być odniesienie. Ja to bardziej gdzieś tak z taką, mam takie wyobrażenie w odniesieniu do rodziny. Też zdarzają się tacy polityczni przychlaści. Były takie sytuacje w powiecie tarnogórskim. Były, są i będą.